Bardzo ceniony przez niczego, grecki filozof Demokryt powiedział niegdyś, że książki są lekarstwem dla umysłu. Czas zatem uleczyć swój umysł. Czas na... Orgazmokalipsę. To są dziwne książki, czyli najdziwniejsze książki, jakie jesteście sobie w stanie wyobrazić, począwszy od horroru ekstremalnego przez bizarro fiction, po inne dziwactwa, które w głowach normalnych ludzi się nie mieszczą. Nowa formuła, bo jestem w końcu sam, ale nadal mocno spoilerowa pogadanka, także przygotujcie się na masę szczegółów. Dzisiaj na tapecie Orgazmokalipsa, Krzysztof T. Dąbrowski. To jest książeczka licząca sobie troszeczkę więcej stron, ale wiedzieć warto, że jest to zbiór opowiadań i ja wam dzisiaj opowiem o jednym z nich, czyli właśnie o Orgazmokalipsie. Tak, no na początku przyjrzyjmy się, co widzimy w ogóle na tej okładce, bo okładka no, jest stosunkowo dziwna. Ja już wiem na przykład, że ten facet to jest Hubert, ten gruby sierściuch to Wikary, natomiast ta dziwna metalowa staruszka to Eusebia. No i że w zasadzie fabuła toczy się wokół nich i wokół tego, jak oni muszą ratować świat przed najróżniejszymi zagładami. No w tle mamy smoka, który akurat z naszym dzisiejszym opowiadaniem nie ma nic wspólnego. No i generalnie no można byłoby powiedzieć, że okładka dość specyficzna, dość taka kojarząca się z kiczem. Zresztą bardzo słusznie, bo gdybym miał obstawiać to akurat to wydanie, włożyłbym do worka z Vanity, bo jednak widać tutaj sporo niedociągnięć redakcyjnych i no, literowych gdzieś tam błędów, które w książce się pojawiają, co świadczyć może w zasadzie tylko o tym, że ktoś wydał pieniądze po to, by ktoś nie musiał niczego sprawdzać, tylko po prostu wydać i nadal na tym zarobić. Tak, Krzysztof T. Dąbrowski, Orgazmokalipsa. Zobaczmy, co w ogóle jest tutaj na tylnej okładce na temat tego opowiadanka. Wyobraź sobie, że idziesz ruchliwą ulicą i nagle dostajesz erekcji, a w sekundę później wstrząsa tobą orgazm. Wszyscy przechodnie także dochodzą, a później dochodzą do siebie, każdy na własną rękę, w swoim tempie. Ale to tylko początek kłopotów, które niedługo zaczną wszystkich przerastać, sprawiając, że nie będzie już tak rozkosznie. Tak, mamy tutaj wprowadzenie, zanim do fabuły wejdę za sekundę o fabule, ale muszę wam przedstawić bohaterów, bo w związku z tym, że jest to opowiadanie wycięte, powiedzmy to, z większej antologii, gdzie już tych bohaterów możemy poznać, to poznajecie Huberta, czyli no, młodego, no, dziwnego metalowca, któremu przytrafiają się bardzo dziwne rzeczy, i jego gadającego kota Wikarego, który bezczelnością dorównuje, no, albo i przerasta niektórych nawet polityków. No i wreszcie Eusebia, czyli bardzo pokręcona staruszka, która ma ciągoty do czarów i która para się generalnie magią i ratowaniem świata, a zwłaszcza dupska Huberta i Wikarego przed różnymi najdziwniejszymi niebezpieczeństwami. A teraz, skoro już jesteśmy tutaj wprowadzeni, wejdźmy głęboko w fabułę. O czymże jest ta Orgazmokalipsa? Przygoda zaczyna się na zwyczajnej ulicy, gdzie Hubert i Wikary idą sobie spokojnie, gdy nagle wstrząsa nimi orgazm. Jest to dziwna przypadłość, która z reguły, no, jednak nie przytrafia się od tak na ulicy bez większego powodu, natomiast zdecydowanie coś tutaj się dzieje i Hubert zaczyna podejrzewać, że coś większego kryje się za tą sprawą, gdy wstrząsa nim kolejny orgazm. Wszystkimi zresztą wstrząsa orgazm, ktokolwiek by nie był na ulicy, czy są to zakonnice, czy meneluwa, czy też biznesmeni. Kierowcy rozbijają samochody, wjeżdżają w pieszych, gołąb pada trupem, no, przeżywszy ostatnią chwilę rozkoszy w swoim życiu. Ale o co tutaj chodzi? Szok, niedowierzanie, miliony pytań bez odpowiedzi. Czy to kosmici zaatakowali naszą planetę i za pomocą orgazmu chcą nas wszystkich osłabić? A może chcą za pomocą orgazmu wywlec w pole nasze wojsko, które gdzieś tam zdezorientowane faktem przeżywania cielesnych rozkoszy nie będzie w gotowości bojowej do tego, by stawić czoło obcym nacjom. Hubert wie jedno, musi w te pędy dostać się do mieszkania, bo jeżeli tak dalej pójdzie, to te orgazmy go wykończą. Więc jak tutaj się dostać do mieszkania, kiedy co chwilę, co i rusz wstrząsa nim potężne i niechciane spełnienie? Hubert z Wikarym zaczynają podążać. Powoli, powoli, w końcu Wikary omdlony mówi: Hubercie, weź mnie na ręce, ponieważ jestem już tak wyczerpany. Jednak Hubert
spojrzawszy na swojego kota i uznawszy, iż ten oblepiony jest swym własnym nasieniem, no nie ma za bardzo chęci, żeby tego kocura wziąć na ręce, ale na całe szczęście na to napotykają na drodze martwą staruszkę, która w szponach ściska torebkę. Nie bez trudu Hubert wyrywa jej torebkę z dłoni, pakuje doń kocura i wyrusza w drogę, obserwując po prostu wielką orgazmokalipsę rozgrywającą się na jego oczach. Ludzie padają jak muchy, stękają, jęczą, czołgają się i wreszcie umierają. Co starsi, no nie przeżywają tych rozkoszy za dobrze, właściwie nie przeżywają ich w ogóle, co i rusz napotyka na skutki tej wielkiej, niesamowitej orgazmokalipsy, aż wreszcie, stwierdziwszy, że musi dotrzeć do tego domu jakoś, kradnie energetyki ze sklepu, bo tylko one są w stanie go, no tak naprawdę, postawić na nogi. Na całe szczęście napotyka na swojej drodze również martwego rowerzystę, który wstrząśnięty orgazmem, no niestety nie wyrobił i rozwalił sobie głowę. Zabiera mu rower, jedzie do mieszkania ciągle i ciągle przeżywając niechcianą rozkosz, bo tylko jedna osoba może mu w tej sytuacji pomóc. I jest to Eusebia, pokręcona staruszka parająca się magią, która już niejednokrotnie Huberta i Wikarego wyciągnęła z niejednych tarapatów. Jednakże pojawia się tutaj pytanie, czy staruszka dożyła tej chwili, czy też orgazm i jej nie pozbawił życia. Na szczęście w końcu Hubertowi, opitemu do granic możliwości energolami, udaje się dotrzeć do mieszkania, jednakże tak nieporadnie chwycił klucze, że te wypadły mu między kratkę pod wycieraczką i nie może dostać się do mieszkania. I mógłby to być już koniec, mógłby nadejść już kres naszych bohaterów, gdyby nie bohaterska Eusebia, która pojawia się cała na biało, to znaczy no nie na biało, na czarno, bo w końcu widzimy ją na okładce, jak ona wygląda, pojawia się z tajemniczym wywarem. Wywarem, który ma uczynić naszych bohaterów orgazmoodpornymi. No tak, bo staruszka zaczęła coś podejrzewać, gdy wstrząsnął nią pierwszy od 20 lat orgazm, w dodatku w tak nieprzewidzianych okolicznościach. Wówczas to wzbudziły się w niej podejrzenia, cóż to może się za tym kryć, a drugi orgazm dał jej pewność, że stoją za tym jakieś ciemne, mroczne siły. Wówczas to staruszka uważała w tę pędy miksturę, która miała uchronić tego, kto ją wypije, od wszystkiego dobrego, co mogłoby go spotkać, a skoro od wszystkiego dobrego, to również i od orgazmu, bo przecież orgazm to z reguły jest dobra rzecz. Hubert i Wikary idą się wykąpać, bo w końcu są cali oblepieni swoją własną organiczną wydzieliną, podczas gdy staruszka w drugim pokoju odprawia swoje czary, starając się odkryć, któż to stoi za tym całym zamieszaniem. Pomijając tutaj pewną scenę, w której to brakuje prądu i staruszka wpada na nagiego Huberta i niemalże zalotnie na niego spogląda, w tym momencie okazuje się, że udaje się odkryć prawdę. Otóż za zmasowanym atakiem orgazmów stoi nie kto inny jak pryszczaty nastolatek, który gdzieś sobie stoi na szczycie pagórka i wykrzykuje tu i ówdzie: orgazm, orgazm, orgazm! I wszyscy w tym momencie się skulają, przeżywawszy te niewyobrażalne wręcz rozkosze. Ale nie jest to wina tego chłopca, ponieważ chłopiec ten został opętany przez potężnego demona orgazmu. Orgazmo jest to potężny byt nadprzyrodzony, który żywi się energią seksualną, którą człowiek uwalnia podczas orgazmu. No a na nasz świat przywiała go zazdrość, bo wiedzieć warto, że demony bardzo ludziom zazdroszczą. Czegoż im zazdroszczą? Ano, zazdroszczą nam, bo nawet nie im, tylko nam, tych wszystkich cudownych zabaw, takich jak zabawa w słoneczko, seks, orgie i te wszystkie inne cielesne uciechy. To sprawia, że demony nas nienawidzą, bo same chciałyby to przeżywać i kiedy tylko nadarzy się okazja, chcą się na nas zemścić, siejąc strach i spustoszenie, bądź powszechną apokalipsę. A w zasadzie orgazm okalipsy. Na całe szczęście okazuje się, że problem ma tak naprawdę jest ściśle lokalny, nie wychodzi poza granice naszego miasta. No ale Hubert, Wikary i Eusebia muszą teraz dostać się na pogórek, muszą powstrzymać orgazma, nim wszystkich nas wybije, bo kiedy wszyscy ludzie z danego miasta umrą, kiedy orgazmo zostaje tak naprawdę pozbawiony swojego żywiciela, przeniesie się do innego miejsca, w inne miejsce, gdzie dalej będzie siać to niewyobrażalnie rozkoszne spustoszenie. A zatem Hubert, Wikary i Eusebia wsiadają do wysłużonego garbusa Huberta i jadą, obserwując po prostu wszystko to, co się w mieście stało, widząc trupy ludzi majaczących, cierpiących, zwijających się, widząc wszelki rodzaj śluz,
zlepiający ulice, lejący się niemalże strumieniami, wszędzie tylko sperma i nasienie. No, ale to wszystko ma też pozytywny wydźwięk na naszego kocura, bo wikary akurat pomyślał sobie, że stanie się w tym momencie pierwszym kocim dokumentalistą i udokumentuje całe zdarzenie, porwawszy w swe łapki komórkę Huberta, nagrywa wszystko to, co widzą. Kiedy docierają do pagórka, sytuacja zaczyna się komplikować, ponieważ naciera na nich banda golasów. Goli, mężczyźni, z tym i owym na wierzchu, ale na całe szczęście nie tylko, bo są tam również kobiety, również pozbawione ubrania. No, generalnie byłoby wszystko dobrze, gdyby to nie były żywe trupy. Wszystkie te trupy mają białkami oczy wywrócone, wszystkie one tuż przed śmiercią zostały opętane przez duchy potępieńców, którzy nigdy już ich nie puszczą. Zniewolone dusze są skazane na to, by tkwić w tych ciałach, które nieustannie targane orgazmami, ejakulacją będą trwały i trwały po wsze czasy. No ale kiedy bohaterowie stają u progu tego pagórka, muszą się dostać na szczyt, by powalczyć z demonem, by zaprowadzić ład i porządek, prawo i sprawiedliwość, trzeba jakoś się tam dostać. Jedyna opcja to przejechanie nieszczęśników, ale też to jest opcja na uratowanie ich zniewolonych dusz, więc Hubert dociska pedał gazu, rozjeżdżają gromadę, ale jest ich zbyt wielu. Samochód nie daje rady przejeżdżać przez zwłoki. Na całe szczęście Eusebia ma w zanadrzu jeszcze parę magicznych sztuczek, w tym amulet trochę słaby, ale dający im przejechać jeszcze kawałek drogi, aż w końcu muszą wysiąść z samochodu i radzić sobie na własną rękę. Wówczas to otoczeni przez hordę nieumarłych, targanych orgazmami nieszczęśników, stają u progu tak naprawdę wielkiego wyzwania, śmierci czyhającej. Na całe szczęście Eusebia podaje Hubertowi proszek, który ten ma wykorzystać do usypania wokół nich kręgu, przez który zmarli nie przejdą. Niestety, Hubert akurat teraz zauważył przepiękną blond piękność z wdziękami jej wystawionymi na widok postronnych osób i zastanawiając się, jakież miałaby oczy, jakiż one miałyby kolor, gdyby nie to, że są wywrócone białkami do przodu, niemalże skazuje ich wszystkich na śmierć. Na szczęście przytomny okazuje się wikary, który nie przerywając nagrywania filmu dokumentalnego, poczyna skakać po truposzach, wybijając im oczy pazurami, w tym piękności, na którą Hubert się zapatrzył. Wówczas to usypuje ten krąg i są bezpieczni. Ale to jeszcze nie wszystko, bo oblany nasieniem pagórek śliski od tych wszystkich organicznych wydzielin nie jest największą przeszkodą, bo o ile nieumarli nie potrafią przekroczyć tego usypanego proszkiem kręgu, no zwłaszcza kobiety są tutaj niegroźne, o tyle panowie nadal mogą tryskać. I czynią to nieustannie, polewając nasieniem naszego bohatera, zwłaszcza Huberta, bo Eusebia założyła sobie taki specjalny płaszczyk, po którym wszystko spływa jak po kaszce. Wikary również się pod nim ukrył, natomiast Hubert jest tutaj narażony na wielkie niebezpieczeństwo, wciąż i w różne miejsca, w tym na twarz, obrywając tym i owym. A kot ku uciesze swojej własnej nagrywa to wszystko. Zdenerwowany Hubert, który nie chce być w taki sposób uwieczniony, poczyna gonić kocura. I kończy się to niemalże przerywaniem magicznego kręgu. Na całe szczęście Eusebia przywołuje kota zwierzaczka do porządku. Ten wykasowuje fragment i mogą dalej walczyć. No a walka to nie będzie łatwa, bo w tym momencie Eusebia wyciąga swój magiczny kociołek i zaczyna tam tworzyć swoje czary, zaczyna tworzyć magiczny portal, dzięki któremu przeniosą się obok orgazma, obok tego pryszcza, tego chłopca, który został opętany przez demona. Nakazuje oczywiście Hubertowi i Wikaremu, że mają ją chronić, tłumaczy w jaki sposób mają to robić, dając specjalne oczywiście tutaj przedmioty, w tym różdżkę. No i otwiera się portal, rozpoczyna się wielka walka z demonicznym orgazmem. W sensie demon ma na imię Orgazmo. Chociaż demoniczny orgazm też by tutaj pasowało. No i ta walka się toczy i kończy ponoć w bardzo spektakularny sposób zwycięstwem naszych bohaterów. Tyle tylko, że nie wiemy, jak to zwycięstwo wyglądało, ponieważ bateria w komórce, którą Wikary nagrywał całe starcie, wyczerpała się ku jego wielkiemu rozczarowaniu. No i wszystko wraca do porządku. Służby porządkowe mają co prawda bardzo dużo roboty z usuwaniem wszelkich pozostałości orgazmokalipsy. Sam Hubert nie jest w stanie doczyścić się, cały czas się odkaża, cały czas czuje się
powiedzmy to, brudny. Eusebia wróciła do siebie, tocząc dalej swój żywot. Zakłady pogrzebowe mają dużo roboty, wiadomo, w końcu wiele osób straciło życie, wyczerpanych do cna poprzez targające nimi orgazmy, no ale największe rozczarowanie przeżywa kot Wikary, ponieważ okazało się, że nic się nie nagrało. I na tym kończy się nasza opowieść, na tym kończy się orgazm Okalipsa. Podsumujmy. To jest niesamowicie posrane opowiadanie, totalnie pozbawione sensu, totalnie pozbawione, wydaje mi się, jakiejkolwiek głębi. Chociaż nie, jest tutaj puenta, słuchajcie, jest tutaj puenta, właśnie ją wymyśliłem i taką puentą mogłoby być fakt, że nawet to, co sprawia najwięcej przyjemności, w nadmiarze może szkodzić. A druga puenta, bardziej tutaj dosłowna, bądź zawsze przygotowany, bo nigdy nie wiesz, kiedy dojdziesz. Tak, oto jest Orgazm Okalipsa, pierwsze z opowiadań, znaczy nie pierwsze, bo ono jest w środku, ale pierwsze z opowiadań tego autora, Krzysztofa T. Dąbrowskiego, przypomnijmy, które czytałem. Książka zawierająca w sobie bardzo opowiadanie, nie książka, opowiadanie. Widzicie, już mi wyżarło mózg. Opowiadanie zawierające w sobie wiele adnotacji i odniesień do popkulturowych tekstów, m.in. Orgazmu Big Cyca. Jak to brzmi? Orgazmu Big Cyca. Ale też książka wypełniona magią najwyższego sortu. Pozwólcie, że odczytam wam kilka magicznych zaklęć, które pojawiają się na łamach tej historii. Eszkere meszkere et loglop. Co nasz bohater Hubert przetłumacza jako Polak, Węgier, dwa bratanki. Ale to nie jest Polak, Węgier, dwa bratanki. Ani po węgiersku, ani w żadnym innym języku. Mamy też Atrea mea huj. I sram tam tam srutu tutu strata tata. No i wreszcie, trele morele, morele, parabele, w cholerę trele. Także tak, to jest lektura na poziomie. Pamiętajcie, Demokryta, książki są lekarstwem dla umysłu, a zatem leczcie swe umysły, czytając Orgazm Okalipsę. Dajcie też znać, czy wam się podobała ta historia, co o niej sądzicie i czy mielibyście ochotę przeczytać to sami. No i wreszcie, może wskażcie w komentarzach kolejną książkę, taką mega posraną, powaloną, chorą książkę, po prostu spadającą na dekiel niczym kowadło, którą powinienem przeczytać i omówić w dziwnych książkach. Tyle ode mnie. Życzę wam miłej Orgazm Okalipsy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.